Skórki banana możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów po to, by wzmocnić nasze rośliny domowe, ogrodowe i te, które znajdują się na balkonach i tarasach. Wokół domowej roboty nawozów ze skórek banana powstało wiele faktów i mitów i to będzie tematem tego filmu. Zajmiemy się tym, przestudiujemy, kiedy stosować takie nawozy, kiedy nie, jak często i pokażę Wam też inne sposoby na wykorzystanie bananowych skórek. Jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do dalszego oglądania. Nawóz ze skórek banana zawiera w sobie bardzo duże ilości potasu. Jakie ilości? Musielibyśmy przebadać nasz domowej roboty nawóz w warunkach laboratoryjnych, by się dowiedzieć, ile go jest dokładnie. Nawóz ze skórek banana jest stosowany po to, by roślinie dostarczyć potasu, a potas ogólnie wpływa na system korzeniowy, obfite kwitnienie i dobry, prawidłowy rozrost, wzrost młodych części roślin. Za chwilę rozwiniemy temat. Skórki bananowe, ale i sam owoc jest stosowany na różne sposoby. Widziałam taką metodę, że do banana naciętego wkłada się pęd aloesu i to ma przyspieszyć jego ukorzenianie. Sam proces ukorzeniania aloesu w wodzie czy od razu w podłożu jest bardzo łatwy i nie wymaga marnotrawstwa tego owocu. Warto mieć na uwadze to, że owoc banana dosyć szybko się psuje, a aloes potrzebuje znacznie więcej czasu, by puścić korzenie niż czas rozkładu banana. Potas zawarty w bananie ma przyspieszać ukorzenianie. Potas wpływa na system korzeniowy, wzmacnia go, powoduje, że rośnie szybciej, jest silniejszy, mocniejszy. Korzenie pobierają tyle wody, ile ona tego potrzebuje. Wpływa na prawidłową gospodarkę wodną rośliny. Jeżeli chcecie się pobawić w tego typu eksperymenty, proszę bardzo. Dla mnie to jest strata owocu i czasu. Skórki bananowe w uprawie roślin możemy wykorzystywać na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest wycieranie liści, nabłyszczanie liści. I jak widzimy, wpływa to całkiem ładnie na roślinę. Liście się świecą, ale robią się lepkie. I do takich lepkich liści przykleja się więcej kurzu i w perspektywie czasu mamy więcej pracy. Dla alergików jest to super rozwiązanie, bo roślina wyłapuje więcej kurzu, a przez to on nie unosi się w większych ilościach w powietrzu. Smarowanie liści skórką banana od spodu zaszkodzi roślinie, bo możemy uszkodzić aparaty szparkowe. Ja swoje rośliny wycieram skórką banana chyba raz do roku, a następnym razem, gdy czyszczę rośliny, liście wycieram miękką wodą z dodatkiem cytryny. Cytryna rozpuszcza mi wszelkie trudne osady, które mogą powstać po tego typu smarowaniach skórką banana. Niektórzy zalecają wykorzystanie świeżych skórek banana pod rośliny, do wrzucenia do dołka przed posadzeniem na przykład róży lub do podłoża, do doniczki, gdy chcemy przesadzić roślinę. Świeże skórki banana muszą się rozłożyć, by oddać potas, który w sobie zawierają. By się rozłożyć, potrzebują azotu, który jest zawarty w podłożu. Świeże skórki banana mogą być nośnikiem patogenów grzybowych. Jak wspomniałam wcześniej, potas przyspiesza ukorzenianie. By dostarczyć go ze skórek banana, najlepiej je ususzyć w piekarniku lub na grzejniku. By taka skórka szybciej oddała drogocenny potas, najlepiej ją rozdrobnić, posiekać lub zmielić w blenderze. Taki drobny pył miał ze skórki dodajemy do podłoża tuż przed przesadzeniem lub posadzeniem nowej rośliny. Kolejną metodą na wykorzystanie skórek bananowych jest zrobienie gnojówek i szybkich nawozów. Wystarczy litrowy słoik wypełnić skórką banana, z jednego banana zupełnie wystarczy, zalać letnią wodą i odstawić w chłodne, ciemne miejsce. Po 2-3 dniach nawóz jest gotowy. I takim nawozem bez rozcieńczania możemy podlewać rośliny kwitnące, zawiązujące owoce lub te, które świeżo przesadziliśmy. Gdy mikstura stoi dłużej niż 7 dni, należy ją rozcieńczyć z wodą, miękką wodą, pół na pół. Gdy nasza mikstura stoi dłużej niż 2 tygodnie, to przed użyciem rozcieńczamy ją z wodą w stosunku 1:10. Gdy przetrzymujecie swój płynny nawóz ze skórek banana w lodówce, to zanim go zaczniecie używać, upewnijcie się, że ma temperaturę pokojową. Nie podlewajcie roślin zimną wodą. Płynny nawóz ze skórek banana możemy stosować również do zraszania roślin, do ich dolistnego nawożenia. Dużym błędem jest stosowanie tylko i wyłącznie tego typu nawozu. Po pierwsze, roślina musi mieć zbilansowaną dietę. Nie możemy zapomnieć o azocie,
fosforze i innych mikro- i makroelementach. Nadmiar potasu w podłożu powoduje przyhamowanie pobierania przez roślinę magnezu, który jest dla niej bardzo ważny. Nadmiar potasu również wpływa na to, że owoce, na przykład pomidorów, są kwaśne. Nawożenie skórką banana warto wykonywać jesienią. W ten sposób wzmocnimy rośliny przed zimą, wzmocnimy ich system korzeniowy, a to wpłynie na ogólne zdrowie rośliny i odporność na patogeny grzybowe i szkodniki. Nawóz ze skórek banana warto zastosować wczesną wiosną, zanim zaczniemy rośliny nawozić nawozami azotowymi. Jony potasu wpływają na lepsze wykorzystanie azotu przez rośliny. Rośliny kwitnące najlepiej nawozić tego typu nawozami ze skórek banana raz, gdy zaczynają swoje kwitnienie. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, to zachęcam Cię do udostępnienia go swoim znajomym. Miłego dnia Ci życzę, niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam!